Niemal 250 lat temu święty ojciec Stanisław Papczyński tu na Mariankach, w Górze Kalwarii, a także wszędzie tam, gdzie udawał się z Ewangelią, zachęcał wszystkich do nieustannej modlitwy za zmarłych. Mówił, że jest to największe, najważniejsze dzieło miłosierdzia, modlić się za zmarłych, aby uwalniać ich z płomieni czyśćcowych. Dlaczego? Po pierwsze, zaufał Słowu Bożemu, które mówi, że dobrą rzeczą jest modlić się za zmarłych. Po drugie, w czasach świętego ojca Stanisława Papczyńskiego umierało bardzo wielu ludzi z powodu wojen, epidemii, pandemii, chorób, a także głodu. A po trzecie, ponieważ święty ojciec Stanisław Papczyński miewał wizję dusz cierpiących w czyśćcu. Słyszał głosy poległych żołnierzy, którzy prosili go o modlitwę. Przechadzał się po czyśćcu i zawsze, kiedy powracał z tych mistycznych doświadczeń, wołał do swoich braci, ale także do ludzi świeckich: módlcie się za zmarłych, bo wielkie cierpią męki. Od tamtej pory my, Marianie, wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy, w całym świecie, modlimy się za zmarłych i do tej modlitwy zachęcamy. Ale szczególnie tu, na Mariankach, przy grobie świętego ojca Stanisława Papczyńskiego, zapraszamy, aby włączyć zmarłych do całorocznej modlitwy za nich. Będą to msze święte, 50 mszy świętych, odprawionych w ciągu roku. Zaczniemy już 2 listopada wieczorem o 19:00, dalej przez oktawę Dnia Zadusznego, a później w każdy poniedziałek roku o 19:00 modlimy się za tych zmarłych, którzy nam do modlitwy zostaną zgłoszeni. Pół godziny przed mszą świętą śpiewamy nieszpory za tychże poleconych nam zmarłych lub odmawiamy inne nabożeństwo, prosząc Boga o zmiłowanie nad nimi i o uwolnienie ich z płomieni czyśćca. Zapraszam Cię, abyś włączył swoich bliskich zmarłych do tej modlitwy. Można to zrobić poprzez naszą stronę internetową www.papczyński.pl. Zapraszam też, aby przyjeżdżać na Marianki tutaj i razem z nami modlić się we mszy świętej, a także w nieszporach, w innych nabożeństwach, aby mogli być uwolnieni z cierpień czyśćca. Razem wołajmy do Boga, aby On uwolnił naszych bliskich zmarłych z cierpień, aby uwolnił z płomieni czyśćcowych i aby ich przeniósł do radości nieba. Zapraszam.